Proszę Państwa, no dzisiaj mamy 13 już, prawda? 13 sierpnia 2000, proszę Państwa, 14 roku. No Janek poleciał jak zwykle. Poleciał, proszę Państwa, szukać szczęścia. Pobili go na parafii Statka Kępa. Pobili go u Palecznego, proszę Państwa. No to przecież on jest wściekły. Wściekły jest na papieża, na cały ten system, proszę Państwa, kapitalistyczny. No i powiedział, że powinien być komunizm, że wszystkim porówno. No ale jeszcze pozostało to, że oni strasznie się dzielą na tych z niższych sfer, na tych z wyższych. No ale przecież, przepraszam bardzo, no, jeżeli ma ręce i nogi po człowieka podobne, no to po co to się wymyszczać było? Jezus powiedział najlepiej, nikogo ojcem na ziemi nie nazywać. No, a oni to, przynajmniej tego papieża. A potem okazało się, że on ma tyle win, że on tyle pomyłek ma, omyłek, proszę Państwa, że teraz przestali tego papieża wierzyć. Chyba trzeba będzie Wam tutaj pójść pod tą gitarę, popatrzeć, co tam ci świadkowie wystawiają, co to za strażnice, co to za przebudźcie się. A może Biblię w końcu Polaków zaczniesz czytać? No to dzisiaj możemy to powiedzieć Wam, jak mamy 13 sierpnia 2014 roku. Proszę Państwa, no nie ma sensu tutaj marzyć o tej Ameryce, o USA, tylko trzeba wziąć się do roboty. No ale czym jest ta robota? No bo warszawiacy, jak idą do supermarketów i tam pracują, no tylko tapety kopcą, wszędzie wychodzą, ble, 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 ble. Proszę Państwa, ja to nie lubię tego takiego języka, jak to oni z więzienia gadają, to trzeba sobie wyobrazić. Ja to zawsze uciekam od takich starych kloczów, no ale Warszawa uwielbia tety kopcić, minki stroić, proszę Państwa, a Ducha Chrystusowego nie ma w tym wszystkim. Warto w taką podróż wyruszyć, w taką wycieczkę, proszę Państwa, może gdzieś najlepiej do Anglo-Ameryki. Białystok przecież macie pod Pałacem Kultury, busy odjeżdżają przepiękne, blubłękit bas, tam baciuszkę zobaczysz, do cerkwi wejdziesz, no bo tu w Warszawie nie ma nic. W Warszawie tylko i ten papież, i ta Maryja Dziewica, i nawet do Londynu, gdybyście pojechali, to tam już nie ma tej Maryi Dziewicy, kultu kobiety nie ma, bo chociaż tam jakiś postęp, a tu wszędzie Janek mówi, proszę Państwa, że oni mają krzywe nogi, te baby. Ja mówię, dlaczego one mają krzywe nogi? A on mówi, no od zbierania kartofli. Ja mówię, no to przynajmniej tak. Proszę Państwa, przyjechała tutaj dziennikarka z Anglo-Ameryki Białystok, no i ta dziennikarka pyta się, proszę Pani, jak Pani sobie wyobraża Ukrainę? A ona mówi, kurki, kogutki, poletko. Aha, no bo tu u Pani w tej Warszawie, w tej największej chińskiej wiosce na świecie, to chyba to macie, tak? Kurki, kogutki. Także proszę Państwa, dajcie spokój, no. Same te świnie, no i te barani. Także cały czas ta Warszawa, cały czas Mazowsze, cały czas to kółeczko, Warszawa, Mazowsze nad Wisłą, katolicka Polska, a pozdrawiamy Państwa serdecznie dzisiaj 13 sierpnia 2014 roku.